witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem stolica Soplica Staropolska, 38% wódka smakowa. Specjalnie kupiłem na życzenie jednego z widzów, który napisał komentarz pod filmem z bardzo starą wersją Soplicy z 2013 roku, która miała 40%, no i oczywiście bardzo piękną krawkę. No, ta też jest ładna, no ale tamta to już jest inny poziom. Dobrze, to co my tu mamy? Soplica Staropolska, unikalna kompozycja naturalnych nalewów owocowych z nutą goździków i orzecha włoskiego. Kwintesencja staropolskiego dziedzictwa zamknięta w ręcznie zdobionej karafce. Ręcznie zdobionej? Jak? No, przykro mi powiedzieć, ale jak ona miała być ręcznie zdobiona? No co, ktoś ręcznie przykleił etykietę? Nie wygląda. Nie jest ona namalowana ręcznie, ani nic takiego. Ale i tak jest ładna. Ładna karafka. Jakby zdjąć tą etykietę? No to całkiem w porządku. Jest korek. Ładna, miodowa barwa. Bursztynowa. Przyjemnie. Jaki piękny aromat. Od razu jest dużo orzecha włoskiego, miód i dużo przypraw. Jest goździk, może nawet cynamon. Naprawdę fajnie. Jest troszkę alkoholu, ale czemu się dziwić? Bardzo ładnie, tak likierowo pachnie. Strasznie dużo przypraw. Przyjemnie. Okej, no to spróbujmy. Wasze zdrowie. Jest słodko, ale nie za słodko. Jest likierowo. Dużo nut orzecha włoskiego. Dużo przypraw. Jest goździk. Ale jest też pewna owocowość. Bardzo przyjemne. Przyprawowe. Jest też sporo takich ziołowych akcentów. Szczególnie na finiszu. Chociaż mi się to też kojarzy z orzechami włoskimi, ale z tą zieloną skórką, którą się zdejmuje, barwi tak pięknie dłonie i wyjmuje się orzech. I to ma taki zapach. Zdecydowanie. Bardzo przyjemna. Bardzo taka esencjonalna. Sporo jest tutaj właśnie tych smaków i zapachów. Bardzo fajne. No ale jak to ona się odnosi do tej starej? No trzeba by porównać kieliszek przy kieliszku. No bo ta jest słabsza. Tamta leżała długo, prawda? Myślę, że ta jest nieco ostrzejsza, może dlatego, że jest świeża. No ale tak jak mówię, no, trzeba by porównać obie jednocześnie. No, nie mam takiej możliwości, ale ta daje radę. Ciągle jest naprawdę dobrą wódką smakową.
Naprawdę fajna kompozycja, przyjemna, relaksująca. No, warto spróbować, zdecydowanie. Miałem naprawdę trudności ze znalezieniem oryginalnej soplicy. Wszędzie są te tylko te owocowe wariacje i czysta. A oryginalnej ciężko znaleźć. Dopiero kupiłem ją na lotnisku, na bezcło. Jak widzicie, nie ma banderoli. I to jest właśnie powód. Na lotnisku, na bezcłowym, strasznie drogo, ale kupiłem. Udało się. Chyba powinna być bardziej dystrybuowana, łatwiejsza w zdobyciu. No, to jest naprawdę coś. Bardzo dobry trunek. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ta wódka, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. A przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i prześlijcie ten film swoim znajomym. Czemu nie? Wasze zdrowie.